W dzisiejszym odcinku z cyklu Balkony i Tarasy przypomnienie podstawowych informacji o uprawie fuksji. Zapraszamy! Jeżeli nasz balkon lub taras jest przez większą część dnia zacieniony, to warto ozdobić go właśnie fuksją, nazywaną też ułanką. Roślina ta nie czuje się dobrze, gdy jest uprawiana w pełnym słońcu. Przy nadmiarze promieni słonecznych pąki kwiatowe mogą więdnąć, zanim się rozwiną. To najważniejsza cecha, która wyróżnia tę roślinę spośród innych światłolubnych balkonowych piękności, jakimi są na przykład pelargonie, surfinie czy stokrotki afrykańskie. Fuksje pochodzą głównie z Ameryki Południowej i Środkowej i z natury są ciepłolubne. W naszym klimacie zazwyczaj nie są w stanie przetrzymać mroźnej zimy, aczkolwiek w niektórych rejonach, czy też w niektórych latach zdarzało się, że ułanki przezimowały nawet w gruncie. Gdy uprawiamy je w donicach, możemy je zimować, przenosząc do jasnego pomieszczenia, najlepiej o temperaturze 8-10 stopni Celsjusza. Przedtem warto skrócić pędy, mniej więcej o 1/3. Fuksje to rośliny bardzo dekoracyjne. Ich kwiaty zachwycają delikatnością i wdziękiem. Mogą być one małe lub większe, pojedyncze lub pełne, w przeróżnych wariantach kolorystycznych. Spływają one kaskadami z wygiętych pędów, na początku w pąkach przypominających łezki, a potem mnogością kolorowych dzwonków. Charakterystyczne kwiaty fuksji składają się ze słupka, pręcików, płatków korony i działki kielicha. Mogą być one jednobarwne, ale najczęściej są dwu- lub wielobarwne, w kolorach od białego i kremowego poprzez różne odcienie różu i fioletu do purpury i szkarłatu. Ułanki w zależności od odmiany mogą mieć pokrój zwisający, półzwisający lub wzniosły. Najczęściej te uprawiane przez nas są efektem krzyżówek międzygatunkowych. Wspaniale wyglądają posadzone zarówno pojedynczo, jak również w grupach czy w kompozycjach z innymi roślinami. Dobrze rosną w żyznym, próchnicznym i przepuszczalnym podłożu. Może być to na przykład podłoże do roślin balkonowych lub podłoże kwiatowe. Przez cały okres wegetacji należy utrzymywać stałą wilgotność tego podłoża, co oznacza, że podczas letnich upałów trzeba ją podlewać nawet codziennie. Jednocześnie rośliny te nie mogą stać w wodzie, bo korzenie zaczną zagniwać i roślina zmarnieje. Warto też regularnie sięgać po nawóz do roślin kwitnących i podlewać nim ułankę. Jeżeli będzie ona miała dostęp do składników odżywczych, będzie kwitła bardzo obficie. Rośliny te najlepiej rosną w miejscu osłoniętym. Mocne porywy wiatru powodują obrywanie się i opadanie kwiatów. Fuksje kwitną obficie od maja lub czerwca aż do jesieni. Jeżeli nie oberwiemy przekwitłych kwiatów, mogą zawiązać się owoce, które również wyglądają całkiem dekoracyjnie. Należy jednak pamiętać, że owocujące rośliny zazwyczaj przestają kwitnąć, dlatego latem lepiej jest je usuwać. Ciekawostką jest to, że owoce ułanki, które są jagodami, są jadalne. Jadalne są także kwiaty, które mogą posłużyć jako dekoracja sałatek lub innych potraw. W naturze kwiaty te są zapylane przez kolibry. Przycinanie ułanki jest jak najbardziej wskazane, jeżeli nasza roślina za bardzo się rozrosła. Cięcie pozytywnie wpływa też na zagęszczenie rośliny i zachowanie zwartego pokroju. Z młodych, przyciętych pędów można pobrać sadzonki wierzchołkowe, które dość dobrze ukorzeniają się w temperaturze 20-22 stopni Celsjusza. I to wszystko na dziś. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Balkony i Tarasy.